TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No pamiętam, że za nami pierwszy trening w okresie przygotowawczym. To taki czas się zaczyna dla piłkarzy, może niezbyt piłkarze go lubią, natomiast myślę, że bardziej lubią go trenerzy, bo to jest czas na spokojną pracę, jakieś ustawienie drużyny według własnego projektu. Jak pan się zapatruje na te prawie 2 miesiące pracy? No zdecydowanie, to jest zawsze jakaś tam korzystna sytuacja, jeżeli można spokojnie rozpocząć, przyjrzeć się każdemu zawodnikowi, indywidualnie popracować. Też jest czas w kontekście rozegrania kilku spotkań kontrolnych, żeby zobaczyć, w jakim miejscu drużyna jest. No i wiadomo, że istotne jest, żeby przygotować się do sezonu w tym wszystkim jak najlepiej. Dziś na treningu blisko 30 zawodników, jeszcze wiemy, że kilku jeszcze dojedzie. Rozumiem, że domyślamy się, że ta kadra na pierwsze zgrupowanie na pewno się skurczy. Z pewnością tutaj jakby myśląc o zapleczu też zaprosiliśmy zawodników z drużyn juniorskich, którzy się wyróżniają w tych swoich poczynaniach boiskowych i chcemy, żeby tutaj szczególnie w tym pierwszym tygodniu, kiedy to jest takie wprowadzenie, dodatkowo ich zdiagnozować, żeby mieć ich cały czas monitorowanych i jak najwięcej informacji na ich temat zebrać. A udało się panu odpocząć trochę od tej piłki? Czy to był taki okres właśnie też wytężonej pracy, wielu analiz, poszukiwania może wzmocnień? No wszystkiego po trochę, bo tutaj na pewno to jest czas takiego oderwania od piłki. Sprzyja na pewno, że można troszeczkę się oderwać, ale nie jest to tak, że to jest łatwe, ponieważ tutaj jest wiele spraw takich związanych sportowych, które nie pozwalają na jakiś dłuższy czas się oderwać. Także tutaj łączyłem ten czas odpoczynku również z tym, żeby czy zastanawiać się, czy ewentualnie jakieś działania podjąć w kontekście drużyny. Na koniec zapytam, zawodnicy też mieli urlopy blisko miesięczne, ale to nie był też okres takiej laby całkowitej, bo mieli też plany treningowe rozpisane. Czy panowie wiecie, w jakiej dyspozycji zawodnicy wrócili z urlopów, czy dopiero to pokażą badania, które będą w najbliższych dniach? Tak, ta pierwsza część urlopu była taka już całkowicie regeneracyjna, to był pełen odpoczynek, ale w kolejnej fazie zawodnicy mieli tam jakieś swoje zalecenia treningowe dotyczące treningu indywidualnego, ale też tutaj stworzyliśmy taką możliwość, że szczególnie ci blisko mieszkający młodzi zawodnicy, którzy na co dzień są właśnie tutaj w pobliżu mieszkają, żeby uczestniczyli w treningach. Mieliśmy 2 tygodnie temu też taką sesję 3-dniową dla zawodników właśnie tutaj młodych, bo uważamy, że ten trening on musi być cały czas prowadzony, zwłaszcza dla młodych zawodników, oni się rozwijają i te szkolenie musi w dalszym ciągu przebiegać. Więc odnośnie ich dyspozycji, no to będziemy teraz zbierać te informacje takie właśnie w kontekście i badań, w kontekście i ich jakichś tam powiedzmy testów. To będzie da nam jakąś tam odpowiedź na ich stan taki początkowy, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Już wspomniałem na początku, że to jest dla trenera ważny, istotny okres, bo można spokojnie popracować. Tak generalnie, czy naprawdę dużo trzeba zmienić w drużynie, w grze, żeby ona wyglądała tak, jak trener sobie widzi? No tutaj nie odkryję jakiejś tam powiedzmy dużej tajemnicy, jeżeli powiem, że w aspekcie jakiejś takiej szczególnie gry skutecznej, mam tu na myśli defensywę, gdzie tutaj wiele tych fragmentów jest, ja tutaj mówię w tej krótkiej perspektywie swojej, na pewno korzystnych, dobrych, ale tam ta skuteczność na pewno jeszcze trzeba ją poprawić i to jest bardzo istotne, jeżeli się myśli o tym, żeby wygrywać spotkania, prawda? Na pewno tutaj to jest zawsze tematem bardzo takiej troski i analizy, żeby ta gra w ofensywie też podnosiła swój poziom, żeby mieć jak najwięcej argumentów w grze ofensywnej, bo i przeciwnicy też się zbroją, każdy stara się jak najlepiej przygotować, więc trzeba szukać różnych rozwiązań, my tych rozwiązań szukamy.